Z biegiem czasu uchwalona przez Aleksandra I konstytucja była coraz częściej przez niego łamana. Rozbudował tajną policję oraz wprowadził cenzurę, czyli kontrolę gazet i książek przed ich wydaniem. Było to jawne uderzenie w wolność słowa. Sam król zapowiedział również zmiany w ustroju królestwa. Przeciwko ograniczeniom praw i wolności wystąpiła grupa liberalnych posłów z województwa kaliskiego, określanych mianem Kaliszan. Próbowali utworzyć w Sejmie legalną opozycję wobec cara. Ten jednak pozbawił ich możliwości działania, przestając ten Sejm zwoływać, a samych Kaliszan umieszczono w bezprawnym areszcie domowym. Wobec braku możliwości funkcjonowania legalnej opozycji zaczęły powstawać jej formy konspiracyjne, czyli nielegalne z punktu widzenia prawa organizacje, które prowadziły działalność skierowaną przeciw władzy. W 1825 roku, po śmierci Aleksandra I i wstąpieniu na tron Mikołaja I, sytuacja w królestwie jeszcze się pogorszyła. Punktem kulminacyjnym dla nastrojów antyrosyjskich okazał się rok 1830. Najpierw do Warszawy dotarła informacja o udanej rewolucji lipcowej we Francji. W sierpniu 1830 roku doszło do rewolucji w Niderlandach, gdzie walkę o niepodległość rozpoczęli Belgowie. Istniało ryzyko, że wojsko polskie może zostać zaangażowane w operacji mającej stłumić bunt Belgów i część elit obawiała się, że wraz z wyjściem armii z królestwa car dokona zmiany statusu kongresówki. Dodatkowo pojawiło się ryzyko wykrycia spisku przygotowywanego w Szkole Podchorążych Piechoty przez Piotra Wysockiego. I to właśnie Piotr Wysocki wraz z podchorążymi podjął decyzję o rozpoczęciu walki. Co ciekawe, konspiratorzy nie mieli dokładnego planu działania i nie podjęli rozmów z nikim, kto miałby stanąć na czele powstania. Całość założeń była oparta na przysłowiowym myśleniu życzeniowym spiskowców. Zryw wybuchł w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Głównym celem ludzi Wysockiego było pojmanie brata cara, wielkiego księcia Konstantego, który był głównodowodzącym armii królestwa. Jednak udało mu się zbiec. Poparcia powstańcom nie udzielił żaden z wyższych dowódców, a większość elit pozostała mu obojętna. Gdyby nie wsparcie mieszkańców stolicy, które doprowadziło do opanowania miejskiego arsenału, powstanie zakończyłoby się już po kilku godzinach. Jednak po nocnych starciach udało się opanować Warszawę, a Rosjanie wycofali się z miasta. Władze królestwa nie chciały doprowadzić do otwartej wojny z Rosją. Jednak presja wojowniczo nastawionych mieszkańców stolicy wymuszała na elitach działanie. 5 grudnia 1830 roku całkowitą władzę wojskową i polityczną przejął Józef Chłopicki, bohater wojen napoleońskich, który ogłosił się dyktatorem powstania. Pod presją społeczną prowadził powolną rozbudowę armii, ale równocześnie prowadził negocjacje z Mikołajem I. Car zażądał natychmiastowego zakończenia powstania. W tych okolicznościach w styczniu 1831 roku Sejm zdecydował się pozbawić Mikołaja I tronu i zerwał unię personalną z Rosją. To oznaczało wybuch wojny. Chłopicki po fiasku negocjacji z carem zrzekł się dyktatury, a władzę przejął rząd narodowy. Największym problemem powstania był fakt, że nie zostało ono poparte przez słupów. Nie udało się wypracować chociażby wzorem powstania kościuszkowskiego programu, który zachęciłby tą grupę społeczną do walki o niepodległość, a stanowili oni przecież większość ówczesnego społeczeństwa. Rząd narodowy w wojnie z Rosją nie posiadał żadnych sojuszników na arenie międzynarodowej. Polsce przyszło się mierzyć z potęgą caratu samodzielnie. W lutym 1831 roku do królestwa wkracza 120-tysięczna armia rosyjska. Polacy są w stanie wystawić przeciw nim 50 tysięcy żołnierzy. Celem rosyjskiej ofensywy jest Warszawa. Oddziały polskie zagrodziły drogę wojskom carskim pod Olszynką Grochowską, gdzie 25 lutego doszło do bitwy, w której Polacy zostali zmuszeni do odwrotu, jednak Rosjanie, ze względu na straty, zrezygnowali ze szturmu Warszawy i odeszli na Leże Zimowe, gdzie mieli oczekiwać nadejścia wiosny i lepszych warunków do prowadzenia walk.
Na przełomie marca i kwietnia 1831 roku Polacy rozpoczęli wiosenną ofensywę, której plan przygotował generał Ignacy Prądzyński. Miała ona wykorzystać rozdzielenie armii rosyjskiej, co miało umożliwić rozbijanie jej częściami. Mimo sukcesów i wygranych przez Polaków bitew pod Wawrem, Dębem Wielkim oraz Iganiami, operacja została zatrzymana w połowie kwietnia decyzją głównodowodzącego. W maju, w trakcie polskiej kolejnej akcji ofensywnej, doszło do bitwy pod Ostrołęką, w której Polacy zostali pokonani. Po tym starciu powstańcy przechodzą do obrony, oddając w całości inicjatywę Rosjanom. 6 września 1831 roku wojska rosyjskie rozpoczynają szturm Warszawy, uderzając od zachodu, który był najsłabiej przygotowany do obrony. Polacy, mimo bohaterskiej walki, zostają ze stolicy wyparci, a miasto kapituluje 8 września. 21 października poddaje się Zamość, ostatni punkt broniony przez powstańców. Powstanie listopadowe objęło nie tylko tereny Królestwa Polskiego, lecz także dawne ziemie Rzeczpospolitej zagarnięte przez Rosjan – Litwę, Podlasie, Wołyń i Podolę. Na Litwie do walki początkowo stanęły nieliczne oddziały powstańcze, zasilone wiosną 1831 roku przez polskie oddziały regularne. Działania wojenne na Litwie wiązały duże siły rosyjskie i mocno wpływały na sytuację wojsk carskich w Królestwie. Wśród dowódców na tym obszarze wyróżniła się Emilia Plater, która sformowała własny oddział partyzancki, a następnie z powodzeniem walczyła z Rosjanami. W walkach w powstaniu dosłużyła się stopnia kapitana Wojska Polskiego. Ostatecznie powstanie na Litwie zostaje stłumione latem 1831 roku. Na Wołyniu i Podolu powstanie próbował wzniecić generał Józef Dwernicki. Jednak mimo serii sukcesów w walkach z Rosjanami nie otrzymał wsparcia od ludności zamieszkującej te tereny. Mimo tego, że powstanie nie otrzymało pomocy ze strony żadnego z mocarstw i uznawane było za wewnętrzną sprawę Rosji, to spotkało się z dużą sympatią ze strony europejskiej opinii publicznej jako realizacja romantycznej idei walki o wolność.